Tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Udziel naszej rodzinie i tej wspólnocie wszystkich róż różańcowych daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej betlejemskiej nocy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszystkich opuszczonych tutaj u nas w Andrychowie, samotnych, chorych, biednych i głodnych, pociesz i umocnij dobrą nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Naszych bliskich. Zdróweczka Pani życzymy. Błogosławieństwa Bożego. Za to była prawda. Mówię, że ja.
Siadłem dzisiaj przed oczyma, mam te rodziny wielodzietne. Też wspomniałem, że są bloki, gdzie nie ma ani jednej rodziny z dzieckiem. Dobrze? Wszystko albo starsza pani ze starszy, pary co nie słyszy, czy zmęczennik czy nie jest, bo ona się przedolewa, nic nie słyszy. Więc ale to jest natomiast. Te rodziny wielodzietne, jak się idzie po tych domach, to jest radość, nie? Bo tam jest i wnuczka, czy gdzieś tam się opiekuje, czy ta córka z tymi dziećmi i ta babcia godnie, choć na pewnie, że no, muszą słuchać tych rodziców, tych babci, ale w gruncie rzeczy... Tu się rodzina, proszę rodzina, nie widają góry, witają tu pasterze, śpiewają, winem nakrywają. Thank you.
dla Pańskiego łoża z kubeczką bawiła. Cała piękna jako róża, nie szuka Pańskiego łoża z kubeczką bawiła. Osiołek, osiołek, odpaczą. Zadziewają swego Pana i stobiją czołem.
Masz picie? Kasia, zdrowie. Co? Bożego błogosławieństwa na rok 2017. Żebyśmy się znowu spotykali, nie? Na takiej uroczystości.